Piaski od 90 roku, jak tylko powstał samorząd, staramy się kłaść duży nacisk właśnie na rozwój edukacji. W 90 roku na samym początku założyliśmy sobie na przykład, że przy wszystkich trzech szkołach, jakie posiadamy na terenie gminy, pobudujemy hale sportowe. Staramy się, żeby szkoły były odpowiednio wyposażone. Do wszystkich szkół żeśmy doprowadzili szerokopasmowy internet, bardzo szybki internet, nowoczesne wyposażenie, jeżeli chodzi o pracownie komputerowe. Staramy się, aby nasza młodzież, nasi uczniowie, opuszczając mury szkolne w naszej gminie, w niewielkiej przecież gminie, bo to jest typowo gmina rolnicza, żeby radziła sobie później w życiu, żeby niczym nie odstawali od uczniów, od młodzieży z ośrodków wielkomiejskich. Bardzo dbamy o rozwój kadry nauczycielskiej, nie ograniczamy w żaden sposób możliwości dokształcania się nauczycielom. Chcemy znać punkt widzenia zarówno nauczycieli, zarówno samorządowców, ale także rodziców oraz uczniów, w jakim kierunku chcieliby podążać, co ich interesuje, jakie mają talenty. Głównie stawiamy w naszej gminie na rozwój młodzieży. Kompetencje kluczowe są kluczowe. I dla ucznia, i dla rozwoju małych gmin, ze względu na to, że małe gminy nie mogą przetrwać bez dobrze rozwijającego się kapitału społecznego, w którym młode osoby znajdują sprawnie i szybko miejsce pracy, młode osoby chcą po zakończeniu edukacji wracać do miejsca swojego pochodzenia i tworzyć w nim nowe miejsce pracy dla kolejnych osób, które na ten rynek wchodzą. Decydując się na to, żeby przystąpić do projektu, braliśmy pod uwagę kilka rzeczy. Przede wszystkim rozwój szkół, kompetencji kluczowych u dyrektorów, kierowników jednostek, ale także i swoich własnych, ale także nakierowanie rozwoju kompetencji kluczowych wśród uczniów. Musimy nauczyć siebie, ale przede wszystkim szkoły, nauczycieli i uczniów dobrze rozwijać te kompetencje, na przykład językowe, rozwijać umiejętność samorealizowania siebie i samoorganizowania siebie, przedsiębiorczość, zaradność, radzenia sobie w trudnych sytuacjach. To są te kompetencje, które dzisiaj są potrzebne na rynku pracy, a my ich potrzebujemy, żeby dobrze rozwijała się gmina. Rzeczy, które zostały tutaj pokazane w pikniku naukowym, to dla nas jest taki początek rozwijania tych kompetencji kluczowych w naszych szkołach, ponieważ osoby, które tutaj zostały pokazane, zostaną w tej szkole, będą dodatkowe zajęcia z nauki programowania. Została też zakupiona luneta, która też będzie własnością, przekazana będzie do szkoły, także myślę, że tutaj też jest zainteresowanie astronomią. I chcemy po prostu po kolei próbować w uczniach poszukać dla nich takich elementów, dla których ta nauka będzie pasją. Przygotowaliśmy piknik prawie rok. To była grupa ludzi, która się w to angażowała i projekt pomógł nam tylko to dobrze poukładać i dobrze to zrobić. Znalezienie sponsorów, znalezienie ludzi, którzy będą współpracować, znalezienie partnerów, znalezienie patronów medialnych. To była długa praca. Zdajemy sobie sprawę, że kompetencje kluczowe, które trzeba wyposażyć uczniów, będą właściwie dla nich warunkiem sukcesu w przyszłym życiu. I dlatego podejmujemy wiele działań wykraczających poza zwykłe prowadzenie lekcji. Dowiedziałam się, jak działa drukarka 3D. Sam sposób, proces wykonania tych rzeczy, które powstają, i dowiedziałam się, że to jest bardzo czasochłonne. Eksperymenty w laboratorium chemicznym, spotkanie z policjantami. Dowiedziałam się o ozobotach, o dronach, o zdrowej żywności, na pewno Pani nam opowiadała i to naprawdę mnie zaciekawiło. Mój przyjaciel ozobot. Ten projekt uczy kodowania najmłodszych uczniów, także wykorzystując ozoboty, te małe robociki, które reagują na wyrysowane linie, tak naprawdę dzieci rysując kolorowe linie tworzą swoje pierwsze programy kodowania. Myślę, że powinno być częściej organizowane. To jest połączenie po prostu przyjemnego z pożytecznym, no bo dzieci są zainteresowane, rodzice są zainteresowani, można się czegoś dowiedzieć, można się nauczyć, ale też w taki przyjemny sposób, aktywnie można uczestniczyć w tych zajęciach. Piknik naukowy miał na celu ukazanie ciekawości, przedstawienie ciekawości świata dla uczestników. Był też wspaniałym pokazem nowych kierunków dla społeczeństwa.
Był też miejscem wypoczynku, gdzie rodziny w sposób swobodny mogły wypoczywać, zwiedzając, patrząc na nowe doświadczenia. Pojawiło się takie malutkie nasze marzenie, że to można realizować w sposób ciekawy, atrakcyjny i rozwijać te umiejętności. Myślę, że to będzie miało przełożenie na to, jak będziemy edukować w szkołach, na nauczycieli. Myślę, że to będzie mieli przełożenie na to, jak rodzice będą się angażować, będą chcieli przychodzić i mówić nam o tym, co ich boli. A uczniów po prostu, że będzie to dla nich atrakcyjne i ciekawe. Kompetencje kluczowe powinni rozwijać wszyscy obywatele, wszyscy mieszkańcy gminy i tu znowu z jednej strony należy je rozumieć właśnie jako duże pojęcia pozwalające tworzyć wspólnotę, przez którą dobrze przepływa informacja, a z drugiej strony jako działanie o charakterze tutoringowym, które sprawia, że każdy mieszkaniec, a przede wszystkim ten najmłodszy, wie w czym jest dobry, w czym się odnajdzie i co zrobić na przykład w sytuacji niepowodzenia edukacyjnego, gdzie skierować swoje kroki, jak odnaleźć się na rynku pracy.